Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Asia, dzisiaj będę grać milionerów, taką grę, wiecie, Empiku można kupić. Pamiętajcie, zasubskrybowania kanału tutaj, tu na dole. Oraz łapeczki w górę, mam nadzieję, że wam się spodobają. Dobiliśmy 40 subów. Więc bardzo wam dziękuję. Zapraszam do oglądania. Ale dzwonku pamiętajcie. Okej, pierwsze pytanie za 250 tysięcy. Co to jest gimbal? A. Stabilizator kamery. B. Piłka gimnastyczna. C. Szkolny autobus. D. Drażek akrobatyczny. Moim zdaniem to chyba mogę się mylić, ale czekajcie. Mam dla was mega podpowiedź. Jeśli chcecie też ze mną zagrać, to wystarczy, że pod komentarzem jak będę wam odpowiadać, to będziecie pisać odpowiedzi. Więc słuchajcie, szykujcie się i piszcie odpowiedzi na pytania. Zobaczymy. Okej, moim zdaniem to jest, słuchajcie, to jest, wiecie, taka zagadka, wiecie. Dobra, zaczynamy. Myślę, że to jest stabilizator kamery. Dlaczego? No bo po pierwsze właściwie to nie wiem, co to jest, ale tak myślę. W ogóle nastawiam. I odpowiedź jaka, słuchajcie, to piszcie w komentarzach. W ogóle. Ja w ogóle odkładam sobie. Ja jeszcze nie wygrałam, słuchajcie. Odcinek nastąpi. Jak będziecie pisać komentarze odpowiedzi, to ja możecie nawet. Słuchajcie, ja czytam te pytania. Te pytania ja czytam w ogóle. Słuchajcie, ja nie szukam odpowiedzi. Będę szukać podpowiedziach. W komentarzach. Dobra, kolejne pytanie. Za 250 tysięcy. Okej. Wy też piszcie w komentarzach. Podpowiedzi. Odpowiedzi, słuchajcie. Dobra. Trzecia pod względem długości po Wiśle i Orze rzeka w Polsce. A. Warta. B. Bug. Dobra, nieważne. Wieprz. Dunajesz. Oczywiście ja nie wiem o tym, więc słuchajcie wy. Okej. 250 tysięcy złotych. Który Beatlesów urodził się jako Richard Starker? John Lennon, B. Ringo Starr, C. Paul McCartney, George Harrison. Moim zdaniem George Harrison. Mogę się mylić, ale dobra. Kolejne pytanie. Za 2000. Kwiaty błędem to herbaczane róże, B. modre chabry, C. żółte narcyże, D. fiołkowe koszasze. A. Myślę, że podpowiedź jest A. Ja nie wiem o tym, ale wy powinniście wiedzieć. O. Która gruzyn NBA jest Bostonu? A. Bosz. B. Magic. C. Magic. Magic. Nie wiem. C. Zach. D. Ketis. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Polski Związek Kynologiczny zabrania kopiowania negatywów uszu psom wklejania tekstu obrazów. Negatywów, tak, negatywów. To ja akurat wiedziałam. Tak, nie, może wy też. Ale położę tu. Która kopeta była kruszu? Zegarka, kołdy i stu łapówką. Nie wiem.
w ogóle piszcie odpowiedzi, bo to jest gra dla was. Ja czytam pytania, a wy odpowiadacie w komentarzach. O to chodzi. To nie jest tak, że ja odpowiadam. Nie, ty wy też możesz zagrać. Czemu by nie? Ale w komentarzach. Gdzie znajduje się stadion powstały na Euro 2012, który ma elewację o kolorze bursztynu? We Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu. Moim zdaniem w Warszawie, Poznaniu. Włosy żelka na, nie obejrzę się bez trąbki sygnalizacyjnej przed tropiącego chowa gazańskiego z konia. To jest pytanie za 2000. Ostatnie pytanie za 2000. Bliskie osoby ze strony ojca to krewni po mięsu, po młocie, po kosie, po cepie. Po mięsu. Okej, kończę ten odcinek. Teraz odcinki będą się pojawiać. Myślę, że chyba codziennie. Tak, codziennie. Uwaga, zostawcie suba na tym kanale, tutaj na dole, łapeczkę w górę, tak, a dzwoneczek, żebyś dostała i powiadomienia z mojego kanału. Okej, ja się żegnam, cześć.